Okej, to co? Eli chwilę odpoczęła i znowu w drogę. Fajnie to wygląda. Fajne plakaty, no. Zobacz, jakie new retro, nie? Moonlight. Znaczy, w sumie nie new retro, tylko retro. To taki pokój w klimatach Eli. Jesteśmy tutaj w teatrze. I tak, Tommy jest, a Jesse poszedł za Tommym. Gdzie on jest? To Dino śpi. Tutaj Dina śpi, tak. Muszę ich poszukać. Nie mogą być na górze. I ty słyszysz tylko echo. No dokładnie. Nie wiem, którędy iść. Dobrze, idziesz za kulis. No tak. Nie ma opcji. Wszystko zespał śnieg. Zanim tam dotrzemy, zdąży się rozpuścić. A ty dokąd? Przewietrzyć się. Co tu robicie? Nie możemy spać. Rzuć na to. Myślimy, czy wracać przez Elendburg. Jeśli jutro będziemy w Fall City, damy radę. Dostali za swoje. Ale ona żyje. Może tak być. Chyba musi. Nie bardzo uśmiecha mi się powrót przez Idaho. Powinieneś się martwić tym, co Maria ci zrobi, gdy już wrócimy. Bywało już gorzej. Poza tym, przechodziłem przez luksusową część miasta i znalazłem naszyjnik. Nieźle się świeci, to chyba złoto. To chyba złoto? To jest złoto. No to pokaż. Wiem, jak wygląda złoto. Jeśli to autentyk, powiesz, że jesteś od nas? Sami sobie ogarnijcie łapówki. Jak się trzymasz? Spoko. Spoko. Dzięki, że po mnie wróciłeś. Zawsze pomogę przyjaciołom. Znów się rozklejasz. No dobra, to inaczej. Muszę ratować Dubska przyjaciołom? Tak lepiej. Ręce do góry, albo tego też zastrzelę! Nie rób tego, Eli! Uciekaj stąd! Stawaj! Już! Ani się kurwa was! Tul mordę, kurwa! Kurwa! Jak chcesz! Nie! Stój! Rzuć broń! Rzuć broń! Nie! Nie! Wiem, czemu go zabiłaś! Zrobił to, by mnie ratować! To przeze mnie nie ma lekarstwa, to mnie chcesz! Puść go! Zabiłaś moich bliskich. Pozwoliliśmy wam żyć. I tak się odpłaciłaś? To co, my już jesteśmy praktycznie pod końcem?
Mam nadzieję, że nie. Tato! Tato! A to co, mamy młodą Abi? Tato! Kuźwa, jeszcze trzeba nią grać. To co najbardziej lubisz? To znaczy? To oczywiście ironia. Nie wiesz, nie o to mi chodzi, bo to jest tylko rozgrywka, ale po prostu mam, wiesz, taką niechęć do tej postaci. No wiadomo, nie? O tym mówię właśnie. Hej, tato! Nie możesz tak ciągle robić. A masz. I jeszcze raz. Tak. Nie będę jej oszczędzał. Niech się obrudzi. Tak. No dobra. Spróbujmy. Młoda stara, nie? No. Chyba przygryzie po prostu, wiesz, zamek. Jak mam przejść przez ten płot? No nie przeciśniesz się z takimi umięśnionymi ramionami. A tu. Tak jak chciałeś, musi się potarzać. Dobra. No i co? Słuchaj, ale w ogóle... Ja się jej tam nie spodziewałem w tym teatrze. Ja też nie. Ale już jak, wiesz, powiedzieli, że odpuszczają mnie, to się, kurczę, musiała zjawić. Tyle jej szukali. Dokładnie. Udało się. Dobra. No proszę, 78 rok. Virginia. Czekaj, nie, chyba musimy to gdzieś podstawić. Tylko muszę luknąć gdzie. No, żeby na dach wejść. Na dach, nie? Dobra. Okej. Że tutaj? A, dobrze ci. Trochę się ubrudziłaś, skarbie. Ty też. Gdzie? Tutaj. Wiesz, zawsze, kiedy tak uciekasz, to mnie się dostaje. Daj spokój. Możesz nie wierzyć, ale się o ciebie martwią. Tu jest bezpiecznie. Tato. Abs była dokładnie za tamtymi drzewami. No i? Urodzi lada dzień. Zajrzymy do niej tylko i wrócimy. Obiecuję. Załatwmy to szybko. No, moja córeczka mnie obroni. Skąd wiedziałaś, że jest? Ołem nie pyta, co? Zrobił, co musiał. Jak to z niego wyciągnęłaś? Spytałam? Hej, patrz, co mam. O, rany. 78 rok. Nie mam jej w swojej kolekcji. Jest twoja. Tylko obiecaj, że już nic podobnego nie zrobisz. Umowa stoi. Czemu ci nie wierzę? Nie mam pojęcia. Chodź, szukajmy dalej. Tato! Spokojnie. Tato. Wrócisz do Owena. Czekaj, co? Nic. Tylko zauważyłem, że spędzacie ze sobą czas. Więcej niż do tej pory. O Boże. Od dawna wiesz?
Jestem twoim tatą. Widzę to, Jolo. Na przykład to, że kiedy jesteście przy mnie oboje, bardzo staracie się na siebie nie patrzeć. Ratunku. No i cię rozśmieszę. Bo jest totalnym głupkiem. Abs, spójrz. Świeże ślady. Czekaj. Właśnie podstępem urządzasz mi lekcję tropienia, co? No coś ty. Działa? Cóż, ciebie znalazłam. Tak, ale poszukiwałaś. Rób co musisz. No dobra, do rzeczy. Co my tu robimy? Jednak słuchasz. Zdarza ci się zobaczyć. Tyle, co się dowiedzieliśmy, że... Spróbujmy znaleźć coś jeszcze. Abby miała ojca i kochała się w Owenie. I co my możemy z tymi informacjami teraz zrobić? Ty, jaki motyw. Duży. Przeogromny. Czego my tu szukamy? Widzisz coś jeszcze? Jeszcze nie. Szukaj dalej. Tam coś było w tych, żółtych kwiatkach. Tutaj? Aha, tak. Widzisz? A nie, to światło. Przepraszam. O, tu o. jest. Tato, coś znalazłem. O Boże. Już urodziła. Zobacz. Podwójne ślady. Tato? To ona. Szybko. Nie brzmi najlepiej. Co się jest? Chyba sarna, czy? Chyba tak. No. Chodź. Tato, czekaj. A co jeśli są tu zarażeni? Okolica jest czysta. Wiesz, że wędrują? Masz ze sobą, tak? Jasne. Orne. Abs. Zebra. Musimy ją uwolnić. Ajajaj, biedna. Nie, nie bój się. Nie zrobimy ci krzywdy. Już dobrze. Niech to. Utknęła na dobre. Dobra. Abs, chodź tu. Masz. Przytrzymam ją. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Doktorze, jest pan tu? Tutaj, on Owen! On był doktorem. Co? Chodź tu i pomóż mi wytrzymać. Musi pan wrócić Owen. Do... Złapię! Chodź! Ostrożnie. Dobra. Trzymasz mocno? Dawaj, Abs. Już prawie. Okej. Okay. A pierdolę. Wszyscy pana szukają. Musimy. Hej, hej! Tato! Co jest? Chodź! Dobrze się spisaliśmy. Doktorze, mamy dziewczynę. Kogo? Tę, o której gada Marlili. Była w tunelach. Ma tu na ręku starą bliznę. I nie jest zarażona. Niemożliwe. Już zaczęli robić badania, ale... Musi pan przyjść. Co to? No to historia powoli się cała wyjaśnia, jak to wszystko. Tak, tak. Czyli on był tym głównym i jedynym jest lekarzem. Nie mamy wyjścia. Musi być inny sposób. Nie możemy usunąć grzyba bez zabicia nosiciela. Nosiciela? Czyli Joel go też zabił. Mieszalka Petriego. Myślisz, że nie? Jestem
tego świadom. I mimo to chcesz ją zabić? Nie, chcę opracować szczepionkę, która ocali miliony istnień. Ile świetlików zginęło za mnie? To był ich wybór. Pytasz silnie, czy informujesz o decyzji? Ja chcę, żebyś zrozumiała. A gdyby to była Anna? Słuchaj, wszystko, o co walczyliśmy, wszystkie poświęcenia, te potworne... Szczepionka, wszystko to usprawiedliwi. Gdyby to była twoja córka, co byś zrobił? Mamie. Przyniosłam jedzenie. Po co? Przemierzył znowu kraju. Ma prawo wiedzieć. Udamy operacji. To słuszna decyzja. Gdybym to była ja, chciałabym, żebyś to zrobił. Okej, to jesteśmy teraz pewnie w momencie, kiedy Joel tutaj przeprowadzał całą akcję. Tak. I się dowiemy, jak... co Abby zobaczyła. Nie! Tato! Tato! Nie! Nie! Błagam cię, wstań! Proszę, nie! Proszę, nie! Joel, wstawaj! Nie! Meni, sprząta. Nie, chodziło nam o niego, to koniec. Nie możemy tak ryzykować. Mam to w dupie. Ma rację. Nie możemy ich zostawić. Jeśli ich zabijemy, będziemy tacy jak on. Nic nam nie zrobili, tak? Spójrz na moją twarz. Pierdolę to, trzeba było stać na straży, jak ci kazało. Krok! Ani kroku. Po co? Cofnij się, kurwa! Spokój! Zastrzeliśmy. Dosyć! Spadamy. Kazali nam jeszcze raz to samo przeżywać, co na początku. Tak, ale to troszeczkę nam inaczej pokazało Marlene. Pod tym względem, że ona nie chciała śmierci Eli. Tak, tak. I żeby ona nie powiedziała Joelowi, to by on tak, w ogóle nie uratował. Wszystko gra? Tak, ale... Wszędzie cię szukałem. Wzywają nas. Isaac śle nas na front. Co? Poważnie?
Niestety. Zbierajmy się. Już teraz? Tak. Vamos. Okej. Robi trochę ze sterydami przesadziła. O, męskie ręce, nie da się ukryć. Dzięki, że wczoraj zwolniłaś mi pokój. Luz, kto to był tym razem? Kuchareczka? Nie, pogodynka. O, to chyba spędza większość czasu. Na bank. Nieźle. Trochę za bardzo jara się pracą. Ciągle nawijała o jakiejś burzy i za mną. Ale było warto? O, jasne. Mogę umrzeć szczęśliwie. Tak zrób. Nie znajdziesz nikogo lepszego. Za każdym razem tak mówię. Nie wiem, czuję lekki dyskomfort, że muszę nią grać. Naprawdę. Patrzcie do dzieci. Witam pan na Polsce. No hej, Meni. Ona też? Gentleman jest dyskretny. Muszę chwilę pogadać z tatą. Weźmiesz żarcie? Okej. Weź mi coś konfigana. Zjesz, co wezmę. Ta blizna jest na kolorach, nie? Dobra, gdzie oni to wydaje? Tu. Rany, Jordan, nie zauważyłam cię. Zabierasz się z nami do Serewany? Nie, Manny, ja musimy ruszać do bazy. A co macie tam do załatwienia? Mamy ewakuować hotel i szkołę. Zabieramy z powrotem do bazy zapasy i ludzi. Ważne? No, masz kurwa wiarę, że się teraz wycofujemy? Nie wiesz, czy to on. Przynajmniej Lia szybciej wróci z tej stacji. Zawsze coś, nie? Muszę lecieć. Obyś przeżył jak najdłużej. Obyś umarła bezboleśnie. Dobra, gdzie te żarcie jest dla niej? Z drugiej strony? Możliwe. Racja. Może zaprosić ją na nabożeństwo. Jaka ona towarzyska? Hej, dzień dobry. O, Abby. Jak zdrowie? Wspaniale. Mogłabyś mi kazać się tego pozbyć? Ach, próbowałam. Pasuje mi. To jest horrible. Bueno, musimy ruszać. Pilnuj go. Dla pana wszystko. No to ruszajmy. Czemu siedzisz przy, dalej przy misce? Wiesz co? Nie wiem, gdzie mam iść. Pokręć się, może nową kurtkę załóż. Chyba tutaj wydają. Tu Michę dostaniemy. No to musisz w kolejce stanąć. Tak. No. Co dziś dają? Burrito. Znowu. Abby, co robisz? Hej, idziemy na 400 metrów po widać. Halo, jest kolejka! Co jest do chuja? Przepraszam. Stań w kolejce, jak wszyscy! Jedziemy na front. Halo. Robisz wiochę. Po co ci trzy? Odłóż jedną. Nie denerwuj się. Mel jedzie z nami. Manny. Gdzie twój plecak? W pokoju? Dlaczego mi to robisz? Bo mi na was zależy, tak? Mam dość tego pierdolę. Kurde, ale łapę to ma niezłą. Tak, nie. Myślisz, że ma 40 łapie? No minimum. Czemu to brzmiało jak nie? Ja bym nawet powiedział, że 42. No chyba lubisz utrudniać. Zobacz, jak jest papierkiem. Nie. To szansa, żebyście w końcu zakopały topór. Nie odzywamy się do siebie od taksów. Mam udawać, że to się nie wydarzyło? Oczywiście, że nie. Musicie o tym pogadać. Chciała zabić Jera tak jak wszyscy. Ale ona nie jest jak my wszyscy. Nigdy nie zrobiła komuś czegoś takiego. Ciągle zabija biznes. Ale to co innego niż Joel. Nie zapominaj. Jesteśmy trepanma. A ona lekarzem. Abby, to przecież rodzina. Zrób to dla mnie. Okay. Spróbuję. Tylko o to proszę.
Spakuj rzeczy. Pójdę po Mel. Dobra. Bądź miła. Znam się. To co my jeszcze mamy zrobić tym mięśniakiem? Ustanik. Gotowa? Tak, prawie. Cześć. Hej. Przywrócili cię do służby? Ledwo. Pewnie pozwoliliby ci zostać. Wolałabym nie zmieniać bąków. Owen się zgodził? A co on ma do gadania? Musimy jeszcze zabrać Alice. Postaraj się. No dobra. To już było niedawno po tej sytuacji, gdzie Ellie ich zabiła, nie? Owena i jego żonę. No bo ona jest tu w zaawansowanej ciąży, a przecież dopiero co zginęła. Wiesz co, niedawno, to jest po tym, jak zabili Joela i wrócili do bazy. Ledwo może utrzymać łyżkę. Spróbuję mu załatwić leki przeciwdrażliwe. No tak, ale podejrzewam, że oni teraz zmierzają do tego miejsca, gdzie Ellie ich potem znalazła. Jestem ładnie. Tak. Sporo młodych rodzin z dziećmi. Podekscytowani? Maleństwem? Chociaż... Tu mamy Seattle pierwszy dzień, a tam był chyba drugi dzień. Jeszcze ich nie widziałam. Jest na zmianę z Danem. Zobacz, ile mieli tutaj, kurczę. Na stadionie sobie krowy hodowali. Tak. One wyjadały trawę. Przycinały trawniki. W środku. Świetnie. Abi, weźmiesz ją? Aha, i tutaj pieski. Hej, mama. Moja ty wariatka. Jest moja maleńka. Tylko ona z tobą wytrzyma. Zazdrosna. Hej, idziemy do aut? No to chodźmy. Cześć, Arthur. No dobra, skoro tak prosisz. Kto jest taki grzeczny? Nie możesz mu rzucić? No właśnie nie wiem. Zaraz sprawdzę. Aha. Mogę. I co? Zostawi? Nie, za płot, chyba nie. Moje wina. Krowy zjedzą mu to. Zobacz, jak czeka. Dobra. Ten pies potem i jego koledzy dali nieźle Eli popalić. No. Coś dla Isaaca. Prawda musi być taka samotna. Bardzo to lubi. Spytaj ją kiedyś o kumulusy. Ja nie trzeba walczyć. Hejka. A jeśli cię dokręci. Chętnie zostałabym na miejscu. Hej, Pat. Hej. Hej, Pat. To co zwykle. No jak? Gracias. Jakie mamy wozy? Weź S24. Ja prowadzę. Podpisz na to. Dzięki. Wytrwajcie jak najdłużej. Obyś umarł bezboleśnie.